Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Fundacji Będzie Dobrze, poświęconej właściwie dwóm bardzo ważnym tematom. Pierwszy temat jest to konkurs, prestiżowy konkurs Menadżer Roku, który nasza fundacja przy wsparciu wielu osób organizuje po raz drugi w tym roku, a także pierwszą po pandemii, można powiedzieć, bo już nie robiliśmy przez 2 lata akcji mikołajkowej, którą razem z wolontariuszami, razem z panem radnym Maciejem Rogurzem, z panią dyrektor prywatnego technikum zawodowego i z uczniami prywatnego technikum zawodowego w tym roku zdecydowaliśmy się organizować. Na dzisiejszej konferencji obecni są po mojej lewej stronie zarząd Fundacji Będzie Dobrze, Tomasz Strachanowski, radny Nowego Sącza, Maciej Rogurz, przedstawicielka wolontariatu Fundacji Będzie Dobrze, Anna Stefańska, pani dyrektor prywatnego technikum zawodowego w Nowym Sączu, pani Joanna Oczkowicz, razem z wolontariuszami ze szkoły, z prywatnego technikum zawodowego. Ja teraz głos oddaję Tomaszowi Stranowskiemu, który opowie o konkursie Menadżer Roku. Proszę Państwa, dzięki grantowi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego po raz drugi realizujemy konkurs ekonomiczny dla młodzieży szkół średnich pod nazwą Menadżer Roku. Konkurs polega na tym, że zespoły 3-osobowe uczniów wcielają się w rolę dyrektorów firm i konkurują ze sobą, walcząc o nagrody, które będą rozdane jeszcze w tym roku, w okolicach właśnie święta 6 grudnia. Chciałem poinformować zainteresowanych, czyli uczniów województwa małopolskiego oraz wszystkich kibiców i tych, którzy patronują naszemu konkursowi, że została wylosowana branża. Opieramy się o symulacje biznesowe firmy Rewa z Rzeszowa, która dysponuje około 15 różnego rodzaju firmami, symulacjami firm, i w pierwszej rundzie młodzież poprowadzi klub fitness, czyli będzie podejmować decyzje o zatrudnianiu pracowników, o inwestycjach w tej firmie, będzie ustalać ceny usług. To wszystko będzie mierzone przez naszą symulację, wyniki ekonomiczne, wyniki zadowolenia klientów, wyniki marketingowe. Wszystkie te rzeczy wpłyną na wynik tej rundy. Z tej rundy wyłonionych zostanie 8 drużyn finałowych, które zmierzą się już online w ciągu 2 dni w finale o nagrodę w naszym konkursie. Chciałem poinformować, że do konkursu zakwalifikowały się 32 drużyny z praktycznie wszystkich miast naszego województwa. Jest to konkurs wojewódzki. Mamy Bochnię, Brzesko, Chrzanów, Gorlice, Łącko, Myślenice, Kraków, Skawinę, Suchą Beskidzką, Tarnów, Wadowice, Wieliczkę, Zakopane. Nowy Sącz też reprezentują 3 szkoły, a dokładnie mówiąc 2 szkoły i zespół naszego patrona medialnego, czyli portalu Sądecki News. Łącznie jest to 96 uczniów, czyli 32 zespoły po 3 osoby. Konkurs w tym momencie trwa rejestracja w symulacjach. To wszystko się odbywa wirtualnie w internecie. Zapraszamy na naszą stronę menadżer.roku.pl. Konkurs, pierwsza runda, pierwsze decyzje, które uczniowie muszą wysłać do 26 października. I pierwsza runda potrwa do końca listopada. Czyli uczniowie muszą się wykazać tym, jak by zarządzali tego. Tak, menedżer roku to jest nawiązanie do słowa zarządzanie. Wymyśliliśmy, że menedżerem roku zostanie zespół, który właśnie świetnie będzie zarządzać swoją firmą. Mi jako radnemu miasta Nowego Sącza jest niezmiernie miło, że po raz drugi mam przyjemność honorowo patronować tej akcji.
Bardzo się cieszę, że są szkoły z Nowego Sącza. W zeszłym roku miałem tę przyjemność, że właśnie nagroda ode mnie powędrowała do najlepszej szkoły właśnie z Nowego Sącza. Mam nadzieję, że w przyszłości tych szkół właśnie z naszego ukochanego miasta będzie coraz więcej, ponieważ dodam, tak jak moi przedmówcy mówili, że my poprzez ten konkurs chcemy uczyć dorosłego życia tych młodych ludzi, ale uczyć również poprzez zabawę, prawda? Czyli w tym momencie młodzi ludzie mogą zobaczyć, jakie będą konsekwencje prowadzenia działalności firmy, w tym momencie jeszcze bez większych konsekwencji, prawda? Czyli uczymy się, jak wejść w dorosłe życie, jak ewentualnie prowadzić swój biznes, no i co możemy oczekiwać właśnie od prowadzenia działalności. Cieszę się również, że jest to zainteresowanie tych młodych ludzi, bo trzeba podkreślić, że jest to konkurs, który jakby bierze tutaj pod uwagę całe województwo małopolskie. Tak jak pan Tomasz przed chwilą wspomniał, tych szkół jest bardzo dużo. Dodatkowy prestiż tej imprezie dodaje również to, że wspiera nas bardzo mocno marszałek województwa małopolskiego, czyli pan Witold Kozłowski, ale również uczelnie tutaj z naszego regionu. Także myślę, że w konsekwencji kolejnych, następnych tutaj lat ten konkurs będzie jeszcze bardziej prestiżowy, co już pokazały te obecne dwie edycje. Także ja przede wszystkim gratuluję wszystkim tym, którzy się zapisali do tego konkursu i dziękuję przede wszystkim kadrze nauczycieli, no bo też oni są opiekunami. Oni jakby tych młodych ludzi muszą do tego zachęcać, a w konsekwencji również podczas konkursu prowadzić, więc dla kadry nauczycielskiej również taki ukłon duży, bo no, zdajemy sobie sprawę, że oni są tymi pierwszymi takimi osobami, które również wprowadzają i uczą dorosłego życia, zawodu również tym młodym ludziom. Szanowni Państwo, kolejna akcja mikołajkowa organizowana przez Fundację Będzie Dobrze zrodziła się właśnie, można powiedzieć, całkiem spontanicznie, i o tym, jak się zrodziła ta akcja, opowie właśnie Ania Stefańska, która jest przedstawicielką naszego wolontariatu. Witam Państwa. Parę tygodni temu byliśmy razem z wolontariuszami, z Zolą Łuczkiewicz, Gosią Stec, Jackiem Tokarczykiem, Kubą Kulasikiem oraz panem Andrzejem Dubaczem w DPS-ie oraz w Domu Dziecka. Tam rozmawialiśmy z podopiecznymi obu tych instytucji. W Domu Dziecka spędziliśmy bardzo dużo czasu, grając z dziećmi w różne gry, zabawy. I właśnie tak jak tu pani prezes wspomniała o spontanicznej naszej takiej pomyśle, który właśnie się zrodził podczas gry w pudełko marzeń. Zorganizowaliśmy zabawę, że każde dziecko na karteczkach wpisuje sobie marzenie, wkłada do pudełeczka. Później my te marzenia czytaliśmy. Oprócz takich marzeń typu, że chcą zostać strażakami, chcą zostać tam nauczycielami i tak dalej, pojawiły się napisy również czekolada, jajko niespodzianka, czy tam chipsy. I właśnie to jest ten spontaniczny pomysł i po prostu zróbmy to. Takie hasło padło, żeby te dzieci właśnie, te małe marzenia właśnie, słodkie marzenia, zostały im właśnie spełnione. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na tegoroczną akcję mikołajkową, czyli zbiórki przede wszystkim słodkości dla dzieci z Domu Dziecka, a także właśnie dla seniorów, osób samotnych, starszych, potrzebujących. I bardzo mocno wspiera nas tutaj pan Maciej Rogusz oraz pani dyrektor prywatnego technikum zawodowego, gdzie będzie miejsce, pierwsze miejsce zbiórki właśnie tych rzeczy, o których zaraz tutaj pani dyrektor powie. Drugie miejsce, gdzie można przynosić te słodkości na naszą akcję, to jest Stary Sącz i informacja turystyczna w Starym Sączu. Zapraszam panią dyrektor. Witam państwa. Prywatne Technikum Zawodowe już nie po raz pierwszy włącza się w taką akcję. Jesteśmy partnerem Fundacji Będzie Dobrze od kilku lat i wspólnie kilka akcji dla osób potrzebujących już zrobiliśmy. Ta akcja jest taka specyficzna po okresie pandemii. Każdy z nas może spełnić to małe marzenie osobom, którym życie nie oszczędziło słodkości, a zatem my możemy zostać też świętymi Mikołajami. W klasie
w sali lekcyjnej szkoły, prywatnego technikum zawodowego, będziemy zbierać słodycze pakowane, które można będzie dostarczać i zostawiać lub w sekretariacie, lub w tej sali, która będzie odpowiednio oznaczona. Gdyby ktoś nie mógł trafić, zawsze może zapytać naszych wolontariuszy, jest ich wiele, tu jest tylko część. Nasza ekipa wolontariacka w szkole to jest ponad 30 osób. Z chęcią wskażą miejsce lub odbiorą od Państwa rzeczy. Szkoła ze swej strony też intensywnie się w tą akcję włączy i później te nasze drobiazgi zostaną przekazane, żeby osłodzić trochę życie czy osobom starszym, czy tym osobom, które pozostają w tej pieczy zastępczej właśnie w tych ośrodkach szkolno-wychowawczych, czy popularnie mówiąc domach dziecka. Także zapraszamy Państwa do udziału. Dodatkowy bonus, jeżeli sobie odmówicie słodyczy, można schudnąć, prawda? Nie trzeba tego wszystkiego zjeść, można przynieść do szkoły i podzielić się z marzeniami. Spełniając te marzenia tych dzieci. Mała rzecz, małe marzenia, jakże malutkie, a jednak jaka to wielka dla nas sprawa, żeby te dzieci wspomóc. Także zapraszamy serdecznie. Szkoła mieści się przy ulicy Kochanowskiego 3. Będzie to sala na parterze. Zapraszamy do udziału. Szanowni Państwo, podsumowując, akcja mikołajkowa Fundacji Będzie Dobrze potrwa do 29 października. Można przynosić słodkości, jest to akcja pod hasłem Podaruj coś słodkiego na Mikołajki i będziemy od już 6 grudnia działać i roznosić słodkości. Także dwa punkty. Pierwszy punkt u Pani Dyrektor w prywatnym technikum zawodowym, a drugi w Starym Sączu w informacji turystycznej. Dziękujemy.